O, Asiu. O kurwa, ale fuks. Bilderbergowie, grupa trzymająca władzę tutaj nad światem, nad jeziorem tutaj właśnie. Poza nie tylko to jest Francja, oni pewnie tam w tej stronie tego jeziora mają swoje pałacyki tam, behemoty i te wszystkie inne cuda się odbywają. Przywitała nas kolejna deszczowa noc. Imglisty dzień. Zimno. Takie lato już. Nie na szczycie, tylko w dolinie. W punkcie naszym startowym. Skąd ruszają wędrówki na szczyty. Tam jakieś powyżej 2000. Piję kawę i szykuję się do wyjścia. Znowu spacer, wypoczynek. Troszeczkę kalorii, żeby zgubić. Miejmy nadzieję, że dzień będzie szedł ku bardziej słonecznemu niż bardziej deszczowemu. Route de Grande Alpe. Taka sprawa, Francuzi mają zawody, ale. Także jesteśmy na wysokości Col du Forêt 2219. No i teraz dalej trzeba iść. Patrzę gdzie. Col du Forêt. No dobra, zobaczymy czy jeszcze wyżej, czy nie. Muszę przemyśleć. Mam cały czas zawody. Doping niesamowite. Wziąć takie zawody zrobić, żeby wydeptali szlak. Tak jak tutaj na przykład jest niewydeptane w ogóle. Bo nie ma szlaku nawet. Tylko po prostu granią szczytową. Niektórzy sobie idą, chcą zobaczyć czy się da wejść na tą górkę. Po takich jednych zawodach jak tam 200-300 ludzi przebiegnie, to już jest szlak.
Piękne widoki. Dotąd doszedłem, dalej już nie idę. Tam już nie wiem. Musiałbym szukać, nie ma szlaku. Musiałbym szukać na oślep. Tutaj na prawo ode mnie śmierć. Na lewo jest w miarę bezpiecznie. Zobaczcie tutaj grań, jak chmury przechodzą. Nie ma, tu jest może tędy, jakbym poszedł. Gdzieś tam szukał wejścia, ale ja tu przyjechałem trekking robić, wypoczywać się. Nie będę się narażał. Tym bardziej, że tu nie ma szlaku. Jest po prostu wydeptane przez ludzi. Znaczy nawet no, tak wydeptane, no, mało co widać. Myślę, że tu szlak tutaj gdzieś odchodzi. I trzeba byłoby tam wtedy zajść i tam próbować iść do góry, ale no, ja odpuszczam, ja się nacieszę tym widokiem. Do zdrowiu i dobrej kondycji dotarłem. Po całej nocy, całym popołudniu deszczu. Rano przestało padać. I chociaż tyle, mogę się nacieszyć widokami. Tam jest jakaś woda, jakiś basen. Źle się szło, bo cały czas ci zawodnicy, nie wiem, tam numery 500 nawet widziałem. Masakra, co chwilę ktoś przebiegał, ktoś wyprzedzał. Nie lubię tego, ja lubię w ciszy i samotności się poruszać. No ale takie doświadczenie też fajne. Także cóż. Chwilę tu jeszcze popatrzę, posiedzę i pomału, jak najwolniej wracam do auta i przemieścimy się w kolejne miejsce i jutro znowu kilkugodzinny trekking. Tutaj widać tą ścianę, tam do tamtąd doszedłem i tu już nie atakowałem, bo tu już były skałą, trzeba byłoby iść granią. Jakoś się tam dostać wyżej i potem iść granią i tam jest ten szczyt, a potem jest jeszcze jeden szczyt kolejny, ale no chyba dobrze, że tam nie poszedłem. Kolejny deszczowy dzień, ale z widokiem niesamowitym na Mont Blanc. Dochodzi godzina 8. Przydałoby się wstać, ale no niestety. Jeszcze deszcz pada, jeszcze mokro. Także jeszcze trochę poczekam. Poranna kawa. Za oknem takie widoki. Niesamowite. Zachmurzone, ale i tak piękne. Poranek rzeźki, sierpień. Cóż, mam nadzieję, że pogoda się ustabilizuje i będziemy się cieszyć kolejnym dniem trekkingu po Alpach i wejdziemy gdzieś tutaj wyżej na tą stronę gór, żeby móc lepiej widzieć tą stronę. Taki jest wstępny plan.